Oglądamy ten sparring. Wszyscy prawdziwi zostawiają łapkę do góry, a ci nieprawdziwi idą do lustra, pytają się, czemu nie są prawdziwi i wypierdalają z live'a. Dobra, to jest mistrz Fenu kontra młody Muranski. Tu wcale go... Ciekawe, kiedy ten sparring był. Bo jak ten Murański tylko tyle umie, no to ten Czulak go raczej szybko pyta. Tylko ogólnie nie rozumiem tego sparingu. Bo co, on poszedł sam się bić z tym mistrzem Fenu? Tu bije obok, tu nie bije w niego, tylko obok. Ciekawe, o co tu chodzi. Czy on sam przyszedł na sparing się bić, no to w sumie dobrze, nie? Dobrze. To dawno ten sparing był, nie? Tu aż tak mocno nie dostał. To nie było wczoraj, to było dawno, bo to jest stary sparing. To nie wiem kiedy. Kiedy? Tylko szczęki nie ma. Kurwa! Gdzieś to? Tu kurwa odeśle, będzie cię wywać. A! Nie znam! A kurwa! Szczęki nie ma. No dostał trochę, co? Dawno z tego, co mówił. Wczoraj był niedawno, z 2 tygodnie temu. To był jego pierwszy trening, no ale to przyszedł na do niego na trening i go najebał. To takie pojebane. Aha, czyli... Tylko no to też takie kurwa nielogiczne z jego strony, że przyszedł na sparring po to, żeby dostać w pizdę, nie? Patrzcie jeszcze raz. Tyk, tyk. Nie no, jak ktoś ma pojęcie, a ten nie ma w ogóle, to jest deklasacja, to ja nie wiem, po co on poszedł. Tam. Po co on poszedł tam? Tu bije obok. Ogólnie tylko tak lipa, że ten, nie? Że przyszedł do niego trenować, ten go zlał, potem to w nefach poszło.
na tym się sami. Aha, dobra, no to jak się woził Murański, no to w sumie... Karol, 5 złotych. To był pierwszy trening u niego. Powiedział Zadorze, że on potrafi się bić i chce mieć zawodową walkę, więc Zadora pokazał mu, co się stanie, jak trafi na zawodowca. Więc Murański i tak został potraktowany łagodnie. No, to został potraktowany łagodnie, uważam, no. Też tak uważam. Nie, nigdy nie przegrałem przed czasem. Potem wyjaśnimy sobie tą sytuację. Ale to potem. No, ciekawy jestem, z kim pająk zawalczy. Do końca turbo wyścigu... A, zmieniłem czas?